Pani Marzeno, od Pani zawsze bije taka dobra energia. I tutaj wszyscy na Panią czekaliśmy i w ogóle bardzo Panią miło widzieć na ramówce TVN-u. Jak to jest tak powrócić po latach? Powrócisz tu. Bardzo jest fajnie wrócić po latach do programu, który się bardzo kochało, który był najważniejszym programem telewizyjnym w mojej karierze. Nie boję się tego powiedzieć. Zawsze to zresztą podkreślam na moich spotkaniach autorskich, bo również podkreślam i podkreślę raz jeszcze, że gdyby nie Miasto Kobiet, to na pewno bym nie pisała książek, bo to właśnie historie z Miasta Kobiet były inspiracją do napisania pierwszej trylogii. I no jest dobrze, czuję taki spokój, jestem szczęśliwa, jestem bardzo wdzięczna za te propozycje, bo właściwie nie miałam żadnych wątpliwości, że to jest to, że tu się mogę spełniać jako dziennikarka, że te rozmowy to jest coś, co mi daje największy napęd do życia, że te rozmowy mogą być pełniejsze, pogłębione, że nie trzeba będzie się śpieszyć, że można będzie stworzyć taką przestrzeń, takie miejsce dla kobiet, oczywiście i ich mężczyzn, ale no głównie z myślą o kobietach, które sprawi, że one będą lepiej żyć, że będziemy się nawzajem wymieniać myślami, opiniami, że zrobimy coś dobrego, bo inaczej to nie miałoby dla mnie sensu. I to tak właśnie się zanosi, że to będzie taka idea, że będziemy rozmawiać na wiele tematów, przełamywać tabu, że będziemy słuchać, nie oceniać. Strasznie się cieszę na to wszystko, bo myślę sobie, że każda z nas, są trzy prowadzące, tak jak było w ogóle w 2004, były trzy dziewczyny, tak zaczynały Miasto Kobiet, że każda z nas ma swoje przeżycia, swoje doświadczenia życiowe i może się nimi podzielić. Że to nie będzie takie występowanie w telewizji i dobrze, to teraz przyjdzie do nas gość i on usiądzie i my go przepytamy. Nie, nie, nie. To będzie miejsce, w którym każdy ma się czuć dobrze, nawet jeśli ma inne poglądy niż osoby, które będą w tym domu. To ma być dom. To ma być dom, to ma być super przestrzeń, fajna, nowoczesna, w której każda kobieta będzie czuła się na swoim miejscu, czuła się u siebie. Czy ta propozycja pojawiła się po tym, jak pani zrezygnowała z pracy w Telewizji Polskiej, czy przed? Nie no, po tym. Był ten moment takiego ryzyka, że kurczę, no może jednak tutaj na chwilę będę musiała porzucić tą telewizję? Nie no, ja oczywiście, że podjęłam ryzyko, to ja napisałam, z jakiego powodu ja odchodzę. To był strajk mediów, napisałam uczciwie na swoich mediach społecznościowych, że był to najtrudniejszy dzień w mojej karierze, na mojej drodze zawodowej. Dziękuję i w ogóle odchodzę. Nie, nie, to propozycje pojawiły się później, ale ja nie boję się ryzyka. Jakież to jest ryzyko, że człowiek pójdzie za sobą, za głosem serca? Jeżeli ja tak poczułam, że dłużej nie mogę tam być, no to takie ryzyko trzeba podjąć, bo człowiek walczy o siebie, więc nie miałam wątpliwości co do tego. Propozycja pojawiła się później i pojawiły się także inne propozycje, ale ta była najfajniejsza. Ta była w ogóle taka, która nie dała mi żadnych wątpliwości, czy ją brać, czy nie. No super powrót do domu. A próbowała pani... Zapomniałam pytania. Tak się w panią zasu... Ale miałam takie dobre pytanie, choler. Ale to... Wiem. A czy próbowali panią przekonać jakoś w Telewizji Polskiej, żeby pani jednak została z nimi? Nie przekonaliby mnie. Rozumiem. Tu stawiamy kropkę, ale po tym wywiadzie, słuchajcie, ja przynajmniej czuję, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Idziemy za głosem serca, no i stara miłość nie rdzewieje, prawda? O tak, 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 zdecydowanie tak. Poza tym ja już potrafię kochać pełniej i myślę, że to w ogóle widzowie Miasta Kobiet poczują. Strasznie się cieszę, naprawdę. Zapraszam, oglądajcie nas, wpadajcie do nas w każdą niedzielę i kibicujcie nam, bo to będzie przestrzeń, naprawdę dobra przestrzeń. Czuj się już zaproszona. Dziękuję bardzo, trzymamy kciuki.